Tak. Kręci się, dobra. Słuchajcie, dzień dobry. Ja już tutaj spakowany. Zabiorę was dzisiaj w podróż w połowę dnia ze mną i z Kamilem. Zrobiłem sobie tutaj delikatnego wideobloga. Dzisiaj dzień nagrywek na YouTube, także zbieramy się na forfit. Będziemy widzieli potem się z Izu, będziemy robić wspólny trening, może z nim trochę pogadamy. Plus pokażę wam, jak przygotowuję materiały na mój kanał na YouTube. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Pogodę sprawdzałem, niby ma być 5% opadów, to tak jakby ich nie było, ale te chmury są niebezpieczne. Trzymajcie kciuki, żeby nie padało. Lecimy na forfit. 51 na liczniku. Tak, 51 lat. Przy wytrysku zęby wybijam, ale jestem heteroseksualny. Do tego dobieramy kadry, gadki i potem będziemy przejeżdżali przez następny podpunkt, trzeci podpunkt, podsumowanie. I tak ja przynajmniej kręcę filmiki na YouTubie. Kieta musi być i musi, okulary muszą być. No raczej śniowanie ma oczugane. Kurwa, wielkim pierdolnięciem. Bardzo proszę, jeśli oglądacie moje materiały, jeśli doceniacie, jeśli chcecie, żeby było ich więcej, dawajcie kciuk w górę, czy tam przypinajcie bica, zostawcie komentarz, koniecznie subskrybujcie kanał. A jeśli ktoś z was by chciał, żebym dla was też przygotował indywidualny plan treningowy, bądź rozgrzewkę, bądź was poprowadził treningowo, piszcie na mój adres trainsmarter.team@gmail.com. Do zobaczyska. Słuchajcie, tą prognozą to jest jak z moją jedną byłą dziewczyną. Nie można jej ufać. Ledwo co wyszliśmy z mojego domu, od razu zaczęło padać, nie? 5% prawdopodobieństwa, to znaczy, że 100%, że będzie padało, no. Masz ci los. Dzień dobry, cześć panowie. Cześć. Kurde, ja tu na plaży się ubrałem, to jest plażowo. Cześć. Nie wymiękaj na robocie, dawaj już spokojnie. Cześć panowie, dzień dobry. Jak tam forma? Widzę czysty w gazie, cały czas to jest wyszły własny siłach, bo tam świadczy. To jest czas. Na razie, cześć. Cześć, cześć. Jest mój kolega Rafał, serdeczny. Rafał, kręcimy cześć. Cię znowu z Kamilem. Dzięki. Słuchaj, rozmawiałem z Kamilem. Nie zaczynaj. Ja on się przełamie jednak, wiesz, do tych naszych tam wspólnych tematów, co mieliśmy nagrywać. Kamil, kontrolka ci się przyżarzy, jak będziesz to nagrywał. Strzeliłeś się w pogodę. No kurwa, ty, ale... Słyszysz? A ja instynktownie, ja mówię, a chuj, wrócę po długie spodnie jeszcze, kurwa, no. I trafiłem, kurwa. A ja słuchaj, bo ja nagrywałem z Kamilem i mówię, słuchaj, ty, mówię, że ubrałem się plażowo, piękna pogoda, słonecznie, mówię, jakieś chmury. No typowo plażowo się ubrałeś dzisiaj. Mówię, jakieś chmury. Rafał, to jest mój serdeczny kolega. Witam was wszystkich. Rafał. Jestem radomianinem, 51 na liczniku. Tak, 51 lat. Przy wytrysku zęby wybijam, ale jestem heteroseksualny. Tak. Pozdrawiam was wszystkich. Mój serdeczny. I do miłego zobaczenia. Mój drugi ojciec, mój wzór. Mój dziękuję. Wzór zawsze w formie, od kiedy go poznałem, Rafał był zawsze w formie. Nigdy nie odpuszczał. Dziękuję, mogę się odmeldować? Kocur zasuwa na siłowni, biega po górkach, kondycja po prostu tytana. Wielkie dzięki. No. Cześć Łuki, cześć. Siema. Dobra. Temat dzisiejszego odcinka, który będzie merytoryczny, który pewnie zobaczycie przed tym, to jest dlaczego nie rosną ci mięśnie. No i ja tutaj te moje bazgroły możecie sobie zobaczyć, że oczywiście jestem przygotowany do każdego odcinka, wypisuję sobie podpunkty, no i teraz tłumaczę właśnie, jestem na etapie, gdzie tłumaczę Kamilowi, jak to będzie wyglądało, żebyśmy wybrali najlepsze kadry. No i tak, mamy tutaj kilka takich przyczyn, dla którego nie rosną mięśnie. Jedna to jest na przykład ćwiczysz zbyt słabo, tak? No i tu mam takie trzy podpunkty, czyli osoby, które chodzą z telefonem w ręce, na przykład przychodzą, pierdolą, gadają zamiast ćwiczyć i też albo boją się ciężarów, po prostu przychodzą, robią lekki trening. Także mamy trzy podpunkty, do tego dobieramy kadry, gadki i potem będziemy przejeżdżali przez następny podpunkt, trzeci podpunkt, podsumowanie. I tak ja przynajmniej kręcę filmiki na YouTubie. Siemanko, dzisiaj odcinek specjalnie dla tych osób, które chodzą na siłownię, nie widzą efektów, czują, że te mięśnie nie rosną im prawidłowo.
Izu? Nie, dzwoń, nie ma sprawy, mogę gadać. A, jestem na siłowni. Słuchajcie, tutaj wszystkie badania naukowe są zgodne. Jest jedna metoda do efektywnego budowania mięśni. Ciężki trening, duże ciężary. Zajebiste sterydy. Trzeba napierdalać sterydy, panowie. Nie bierzesz sterydów, nie będzie efektów. Taka jest prawda. Taka jest. To jest też prawda. Sterydy, ciężki trening i dieta. Jestem dowodem na to, że przy pękniętych żebrach dla chcącego nie ma nic trudnego. Jedziemy 10 powtórzeń. Robię to dla tych, którzy nie chcą, bądź nie mogą. I nie wierzą w siebie. A na marginesie mówiąc, chciałbym dodać przy moim wykonywanym ćwiczeniu, że każdy zdrowy mężczyzna powinien codziennie z rana walnąć w jajko. Dziękuję. Ale przed treningiem, Rafał, to jest ważne. Przed treningiem. Czyli widzicie, troszeczkę idzie to z cukru z koncepcją, żeby trzymać testosteron przed treningiem. Rafał ćwiczy dużo lepiej, jak się wali w jajko zawsze przed treningiem. Dziękuję. Yo, cześć, o. Sexy lover. Słuchaj, poczekaj. Mam dla ciebie dwie dobre wiadomości dzisiaj. Jedna to jest taka, że ćwiczy się z tobą, wspólnie. A druga to jest taka, że nie mam cię, Majtek. Wszyscy mają okulary, kurwa. Słuchaj, no bo to jest tak, jedni noszą czapki, to jest niezbędnik każdego fit influencera, a fit bandziora to jest niezbędnik, to są ciemne okulary. Kozackie, pokaż jak musi być kurwa, jak Robocop. Kieta musi być i musi, okulary muszą być. No inaczej kurwa nie ma koszulki. To jeszcze trzeba koszulkę zdjąć. Koszulkę jak zdejmę, to rozjebiesz się. O, kurwa, ja to widzę. Cześć, dla ciebie się tak ładnie ubrałem, specjalnie różowe spodenki, ale nie zjedz Kamila. Nagrywaj Kamila, jak się przybieram. Musi być. No i Rafał, jak moja forma? Jak oceniasz? Powiem ci. Może być? Tak sobie. Mogę, Rafał, byśmy razem poszli na plan, żebyśmy dobrze wyglądali? Jak ojciec z synem? Myślę, że tak. Okay. Spodenek tutaj nie przebieraj. A, ty, zapomniałem, bo ja nie mam majtek. Ale masz piękne różowe badejki. No, słuchajcie, dziewczyny, nie możecie poglądać, bo ja muszę przebrać spodenki, a nie założyłem dzisiaj majtek. Czy ty, Paula? O, Paula, ty już tirę ci z rąk. Nie, dobra, uciekną, Paula się zestresowała. Izu, w ogóle, no już się witaliśmy, także nie będziemy się powtarzać. Nie będziemy udawać. Korzystając, że jesteś tutaj w Gdańsku, gruchnęła tutaj niedawno już oficjalna informacja, że będziesz walczył w KSW. I powiem ci, może na początek mam takie głupie pytanie, ale to jest pytanie, które po prostu większość mi osób nie pyta, jak nie widzi, bo wiedzą, że się znamy. I pytasz mnie, czy Izu trenuje parter? Parkiet. Takie kosi. Jak tam ten parkiet ci idzie? No trenuję parter, no oczywiście, że trenuję parter. Trenuję przekrojowo. Wszystko tak naprawdę i w sensie brazylijskie jiu-jitsu i zapasy. Tylko oczywiście to jest też ważne, że do tego trzeba podejść mądrze i zrozumieć to, czego mi najbardziej brakuje, co jest mi najbardziej potrzebne, bo nie ma możliwości, żebym przerobił wszystko w tak krótkim czasie. Natomiast są elementy, które są mi potrzebne, których mogę się nauczyć, które mogę szlifować, które sprawią, że ten parter nie będzie dla mnie takim zagrożeniem. Jak się czujesz? Czujesz się w miarę pewnie, w miarę łatwo przychodzi nauka tego parteru, czy raczej to jest takie niechciane dziecko, które musisz robić, czy czerpiesz tego jakoś tam frajder? Wiesz co, w miarę tego mojego rozwoju, to jest to oczywiście dużo bardziej przyjemne, tak? Wczoraj dosłownie miałem z kimś rozmowę i mówiłem o tym, że pierwszy trening, jeden z pierwszych to miałem taki, że wróciłem do domu i prawie się pożegałem. Zupełnie inny wysiłek. Strasznie, po prostu byłem tak skatowany, że no mówię, że prawie puściłem spawa, wiesz, musiałem kurde posiedzieć i w ogóle zajęło mi trochę czasu, żeby się ogarnąć, więc no, to były początki. Teraz co? Czy cały czas jest trudno, bo ja też trenuję jednak z zawodnikami na wysokim poziomie. WCA trenujesz, tak? Albo z najlepszymi, albo z zawodnikami, więc tak. to też nie jest... To też nie jest po prostu bułka z masłem, z pewnością jakbym poszedł dla... Byłem też na kilku zajęciach takich nie totalnie początkujących, ale tam powiedzmy
lekko zaawansowanych, średnio zaawansowanych i też z nimi trenowałem. Czyli z chłopakami, którzy pewnie mają na jakieś pasy. Mają, tak, tam, którzy mają, mają rzeczywiście umiejętności. I po prostu w tym wszystkim trzeba po prostu robić. Jak nie dasz, tak łatwo się nie dasz tam rady zaskoczyć w parterze. No zależy przez kogo. No tak, to też jest. Nie, zależy przez kogo. No. Niektórzy są tacy, którzy z łatwością mnie poskręcają i jakby co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No ale to, co jest moim głównym celem, to żeby mieć na tyle podstaw, żeby im tego nie ułatwiać. No. Żeby nie dawać się łatwo poddawać. Jakby moją domeną nie będzie walka w parterze, tylko oczywiście w stójce. Nie jest to tajemnicą, że przecież będę musiał po prostu robić obrony przed wprowadzeniami. Jak ktoś mnie przewróci, to będę starał się jak najszybciej wstać, żeby bić się w tej płaszczyźnie, w której jednak czuję się najlepiej. Ciekawy, ja widzisz, my się znamy tyle lat, ale ja nigdy nie widziałem, jak ty kopiesz. Wiesz, jestem ciekawy, jak w walce będzie jak będzie wyglądał twój styl walki, jak rzeczywiście będziesz mógł uruchomić te nogi. No w końcu byłeś mistrzem świata w K1, także to jest coś, co, na co ja nie mogłeś doczekać tego, żeby to zobaczyć. Nie? Fajnie, no już niedługo to zobaczyć, wiesz, pełną przekrojowość. Myślę, że wiele osób w ogóle się zastanawia nad tym, jak się odnajdę, wiesz, tym, bo jednak MMA jest. I bardziej wszechstronne, i bardziej zdaje się być bardziej brutalne przez to, że jest więcej opcji takich kończących. Ja osobiście uważam, że jest w pewien sposób bardziej też prawdziwe, przypominające realną walkę, więc no i szczerze mówiąc to mi się podoba, to mi przypomina, dlaczego w ogóle zacząłem te sporty walki trenować. Więc fajnie, no mówię, no robię wszystko po to, żeby jak tam wejdę, to żeby się zaprezentować jak najlepiej, żeby pokazać to, czego się nauczyłem i zobaczyć tak, jak chcę zobaczyć, no tak, no o to mi chodzi. A słuchaj, a powiedz mi, bo to też jest, też pewnie wiele osób gdzieś tam może tobie zarzucać i szpili, że to jest naturalne, że już nie macie ambicji jakichś tam fajterskich i na koniec sobie chcecie dorobić na emeryturę w KSW. Czy rzeczywiście jakby te pieniądze były tym takim głównym czynnikiem, dlatego tam poszedłeś, czy za tym stoją też jakieś inne rzeczy? Znaczy wiesz co, ja myślę, że każdy może, wiesz, każdy mierzy z innych ludzi swoją własną miarą, tak? Więc jeżeli ci ludzie rzeczywiście tak by postąpili, no to proszę bardzo, to im gratuluję. I wcale nie miałbym, wiesz, nic przeciwko, jeżeli to jest ich sposób myślenia i działania, że oni po prostu wszystko to, co robią, to robią ze względu na pieniądze. Jakby całą zajawką i tym, co mnie najbardziej w tym momencie nakręca, to że znowu mi się chce, że znowu znalazłem tą radość, wiesz, tą zajawkę, że się uczę, że się rozwijam. I tego mi brakowało, tego mi po prostu brakowało. Szukałem tego pod koniec w boksie, ale nie mogłem tego znaleźć.
I to jest trudne, bo wiesz, jak mówię, ci mówiłem kilka razy, że gdybym mógł się cofnąć i po prostu, wiesz, odnaleźć ten ogień, to wiesz, tą iskrę, to bym to po prostu zrobił, ale szukałem i za cholerę tego po prostu już nie było, więc wychodzę z takiego założenia, że wiesz, wszystko ma jakąś tam swoją datę ważności i jeżeli chodzi o boks, to po prostu to się we mnie wypaliło i tyle, i nic z tym nie możesz zrobić, no. Czyli mówisz, że znalazłeś tą iskrę, to powiedz mi, wiesz, bo ludzie cię pamiętają z ostatniego pojedynku z Różańskim, tak, zawsze mówili Różański. Co się zmieniło? Czy ty się zmieniłeś w ciągu tego roku? Co się zmieniło u ciebie w ciągu zmieniło. Tego roku? Wiesz, wszystko się zmieniło. Jestem innym człowiekiem, innym zawodnikiem. Bardzo postawiłem na rozwój przez ten okres. Obiecałem sobie, że wiesz, że przegrana tak naprawdę sprawi, że będę lepszy pod każdym względem. No i tak rzeczywiście jest. Na wszystkich płaszczyznach czuję, że jestem lepszy i treningowo jest inne podejście, wiesz, bo nie mogę powiedzieć, że ja kiedyś byłem niezaangażowany. To jest też ważne. Jakbym nie trenował, wiesz, trenowaliśmy razem. Ale zawsze byłem zaangażowany w to, co robię. Natomiast teraz czuję, że wiesz, jeszcze po prostu więcej serducha temu daję, nie? I na każdym treningu jestem obecny, wiesz, nie tylko fizycznie, ale mentalnie też, wiesz, skupiam się bardzo na tym, co robię. I czuję, że to jest coś, co sprawia, że to wszystko idzie do przodu. Jest rozum. Jeżeli ktoś jeszcze mnie pamięta sprzed roku czasu, no to teraz jestem, wiesz, no teraz jestem trochę innym człowiekiem. Ja naprawdę dużo pracy wykonałem. Oczywiście świat zewnętrzny musi to zobaczyć, żeby w to uwierzyć. No ale najważniejsze, że ja to wiem. Ty się czujesz lepiej. Tak, że ja się po prostu czuję dużo. Laila, nie wolno! Czyli tutaj to obstane przysłowie, że albo przegrywasz, albo się uczysz, 100%. W tym wypadku ciebie stuprocentowo się sprawdziło i po prostu wyciągnąłeś wnioski. Zmieniłeś swoje życie i wierzysz, że teraz to da. Laila, nie wolno. Wierzysz, że teraz to da korzyści. Wiesz co, to jest. Ja nawet mało tego, ja wręcz uważam, że to był taki początek, wiesz, że przegrałem, wiesz, i zdałem sobie sprawę, że po pierwsze jestem w stanie sobie poradzić z przegraną. Wiesz, ja wcześniej w kickboxingu też przegrywałem walki, tylko że po każdej przegranej, wiesz, miałem dziesiątki wygranych. Tak to działało. Strasznie mnie one bolały, ale były takim motorem napędowym, który sprawiał, że stawałem się lepszy. No i myślę, że dużo większym problemem jest, wiesz, lęk przed przegraną niż sama przegrana. Dokładnie. Obecnie, wiesz, mam dużo przegranych, wiesz, każdego dnia na każdym treningu, na każdym sparingu. Po prostu są nimi błędy, które popełniam, ale też daję sobie przyzwolenie teraz na to, żeby po prostu przegrywać, bo z każdego błędu mogę wyciągnąć wnioski, mogę się nauczyć, nie? Ale to jest, wiesz, to jest zmiana przede wszystkim nastawienia, więc teraz... Jesteś uczniem, postawiłeś się w roli ucznia, tak, i... Znowu się uczę, i mam, wiesz, dużo pokory, bo naprawdę, wiesz, to czym się teraz zajmuję, to jest naprawdę kawał ciężkiej pracy. No ale też zauważyłem, że dzięki tej postawie, wiesz, niezależnie czy na przykład nawet sparingi, czy mi idą bardzo dobrze, czy ogólnie wychodzę z założenia, że nigdy nie ma, wiesz, sparingów, w których 100% wszystko ci wyjdzie, a jeżeli ci wyjdzie, to znaczy, że sobie nie stawiasz wystarczająco, wiesz, dużych celów.
Ale odważnych. Tak, odważnych. Natomiast teraz mam tak, że jestem zadowolony z nich, bo zawsze z każdego się czegoś uczę. Albo mi coś wyszło, więc jest okej, okay, albo mi coś nie wyszło, więc myślę po prostu jak to ogarnąć, jak to, wiesz, jak to poprawić, nie? Ale nie ma jakichś tam, wiesz, bardziej teraz uprawiam taką sport, bym powiedział, intelektualny niż emocjonalny. A wcześniej jednak to było takie, wiesz, chodziło o emocje, wiesz, albo high, wysokie, pozytywne, albo jak, wiesz, coś nie wychodziło, to było, wiesz, wysoko negatywne, nie? Natomiast teraz jestem w tym wszystkim taki bardziej zrównoważony, bardziej obecny i po prostu chcę robić, nie? Po prostu skupiam się na samym tym procesie i on mi sprawia, to mi sprawia przyjemność. No to zajebiście, to ja nie mogę się doczekać, bardzo miło mi to wszystko słyszeć. Słuchaj, czy jakoś tam możemy określić termin twojej walki dokładny, czy to jeszcze, czy tam się po prostu... Chyba nie, chyba, wiesz co, tam się zmienia cały czas, więc dopóki sam nie usłyszę oficjalnie, kiedy to jest, to jeszcze się wstrzymamy, ale to będzie jeszcze, to ma być jeszcze wakacje. No, ale więc, już niedługo, także wyczekujcie informacji, kibicujemy temu chłopakowi. Ja tutaj wierzę, że to, co powiedział, to się wszystko sprawdzi, będziemy mieli tutaj, zobaczymy innego Izu, jak to powiedział, że w rok się zmieniło u niego w życiu wszystko, tak, także... No na pewno innego niż w ostatniej walce, bo po prostu w ostatniej walce nie zawalczyłem, tak, no. I to jest po prostu tyle, tak, wiesz, to jest jedyna rzecz, że ja w tamtej walce nie byłem sobą, nie zawalczyłem, nie pokazałem tego, na co mnie stać, no i teraz tak nie będzie. Zajebiście, trzymam kciuki, dziękuję, lecimy trenować, musimy jeszcze, teraz trzeba potrenować, pokazać to, co tam się powiedziało, nie? Nasza główna część treningu, ten protokół, gdzieś kiedyś mi ktoś pokazał, nazywał się True Power Interval, bardzo hardkorowy protokół, pomagający zwiększyć VO2 max, wytrzymałość tlenową, troszeczkę beztlenową. Bardzo często używany wśród futbolistów amerykańskich i piłkarzy, ale myślę, że nam tutaj też dzisiaj zrobi robotę. Mam nadzieję, że pół dnia z mojego życia podobało wam się. Jak będzie tutaj dobry odbiór, to może następnym razem zrobimy cały dzień z mojego życia. Trzymajcie kciuki za tego chłopaka. Jest w dobrej formie, widzieliście jak napierdziela. Izu, coś chciałbyś powiedzieć? Ja nie, nie mam nic do powiedzenia. No. Jest, tak. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Tak jest. A ja teraz jadę nad jezioro. Wypoczywać do soboty.